Witajcie w kolejnym odcinku. Tak, z gry Crusader Kings 2. Kipelius, zapraszam do oglądania. Tak, ruszamy od razu szybko do gry. No i cóż. Możemy tak właśnie zrobić Ramadan. Tutaj mi ktoś radził, żeby zrobić Ramadan. Aby troszeczkę stracę złota, jednak złoto mi się coś odnawia. Ale stracę 3 dekadencje, a to się zawsze przyda. Te 3. O, to też się przyda, żeby stracić jeszcze więcej. Jeszcze więcej. No. O kurde, no dużo ich mam. Dobra. Wszystkich wypuściłem, to stracimy troszeczkę jeszcze więcej. No i dobra, i teraz spokojnie już powoli rozwijamy się. Dobra. Moja córka zmarła. Co mi się nie podoba w samym Charity Pool? Tylko jeden dekadencji, no dobra. Co mi się nie podoba w samym byciu... Co mi się nie podoba w samym byciu tutaj, Boże, tym. O kurde, ile odmówiło. Samym byciu tutaj, na nim skończy myśl, samym byciu królem, czy to bardziej cesarzem w tym momencie, czy imperatorem, nie wiem jak to nazywać, arabskim, że ma małe możliwości sojuszy tak naprawdę. A niech widzą moją miłość, trochę kasy potracimy, Boże, co mnie to tam. Until next year. No i dobrze, wsadziliśmy trochę procent. Bardzo się z tego cieszę, ale ci... A, bo tych powypuszczałem. To znowu potrafiłem. No to znowu. I imprison. Jeszcze jeden. I jeszcze jeden. Uuu, temu się udało uciec. I ostatni. No i wszyscy siedzą w więzieniu. Dekadencja mi już nie rośnie. Tak, bardzo mnie to cieszy. Dobra. Okej. No i cóż, dzisiaj odcinek będzie krótszy trochę. No bo cóż, wiele się nie dzieje. Zresztą, co może się dziać w tym momencie? Kto to są? Co to jest w ogóle za... Aha, to nie są coś. Nie znam go. To nie z mojego kraju. On nie z mojego kraju, to nie wiem skąd on jest. No ale to nieważne, mnie to nie interesuje. Kasa nam rośnie, cały czas dość dużo. Mamy 30, to jest dobry wynik. No i cóż, jak wygląda sytuacja z wojskami? 34. To jest też dobry wynik, nie powiem. Independent States. Szukamy. Szukamy siebie, no daleko szukać nie musimy, jesteśmy pierwsi, chociaż Bizancjum nam jest bardzo blisko, kroczy więc tuż za nami i na pewno zaraz nas wyprzedzi, bo jednak jest większe, jeżeli chodzi o ilość tych posiadanych posiadłości, już to wyprzedziło nawet. Widzicie, my jesteśmy dopiero na trzecim miejscu w tym wypadku, a to jest najgorszy problem, o prawie o 100, więc prawie 100 posiadłości mamy mniej niż same na przykład Bizancjum, bo Bizancjum jest prawie większościowo rozwinięte, no prawie, no w dużym mierze rozwinięte, ale jest, ma też duże ziemie sama sobie. Nie wiem, większe od nas, bo mamy tutaj ogromne, to jeden, to jest, to niby się wydaje takie duże, a naprawdę to jest raz, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 zaledwie. W Hiszpanii jest lepiej, oczywiście w Hiszpanii jest lepiej, ale też nie o wiele lepiej. No ale chociaż jest dobrze, nie mogę narzekać. No i dobra. Tak. Cóż, czy możemy coś u siebie? Moglibyśmy coś u siebie? Moglibyśmy, niby, ale czekamy, bo chcemy wybudować miasto tutaj. Tak. Więc na to czekamy. No i dobra.
Znowu będzie nudny odcinek, bo cóż ja mogę zdobywać w momencie, kiedy wszystko już prawie jest zdobyte, mogę iść na Mali, ale nie wiem, czy mi się chce iść. Nie wiem, czy mi się chce iść w tą stronę. Czyli w stronę Mali. Bo na pewno mógłbym ten. Niby tu jest Suni, ale czy chcę tutaj się zagłębiać po prostu? Nie. Czy chcę się zagłębiać w dół, czy chcę się bardziej zagłębiać w prawo? Nie wiem, na górę. No na górę nie wiem, czy na górę będę się zagłębiał. Bo to jest w tym momencie bardzo niebezpieczne. Francja sama w sobie jest bardzo silna. A na pewno takie, no jest 23, a na pewno takie państwa jak... jak takie państwa jak Holy Roman Empire pomogą Francji w pokonaniu mnie. No dlatego to jest niebezpieczne. No dobra. W tym czasie coś tutaj, czy nie mogę go zmienić. Niby gramy tymi państwami. Mój syn. Igrzyska Just. O, okej, właśnie to chciałem. Może gramy tymi państwami, ale jednak arabskimi, jednak czuję, że wolałbym chyba grać jakimiś chrześcijańskimi. I myślę, że następna seria, oczywiście nie mówię, że teraz kończę tą serię, no oczywiście, że nie. Następna seria już będzie z państwa chrześcijańskiego. Tak. To mogę wam już zapewnić, ale... No chyba, że będziecie chcieli inaczej, no przecież ja to mówię tak. Może jakbym ja chciał, żeby było. Ale jak będziecie wy chcieli... To już jest inna sprawa. I to już od was zależy, no prawda, no. To akurat jest proste i rozumie się samo przez siebie. No. W tym czasie, jak widzicie, tutaj się nieźle podzielili. Nie ma nawet Królestwa Węgier chyba. Tak, nikt nie kontroluje Królestwa Węgier. Dziwne. Polska jest niby Królestwo Polskie, ale to też jest takie... No, przyzrywana Polska. Walczą jeszcze... Ci sobie typu uzurpowali... Księstwo Walencji ma ten. Transferuję mu. Tego. Okej. Ten ma... Czemu niby tutaj coś? Nie. No i dzięki temu uzyskaliśmy w miarę tereny zgodne z... Nie ma żadnej zmiany. Zgodne z... tak jak zobaczymy tutaj, to będzie... Podobnie tutaj, tylko tu jest jedna zmiana z tego co widzę. Tak to raczej większościowo nie ma zmian. No i bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy, że mi się tak udało. No tutaj tylko ten Marrakesz mnie denerwuje. Ale to wszystko w swoim czasie. Z Arrest... Nie potrzebuję. Chociaż coś bym potrzebował bardziej. Arrest. Arrest. Areszt. Dobra, teraz budujemy sobie jeszcze jedno miasteczko. Co tu mamy? Zamek, miasto, no to kolejny zamek. Dobra. Budujemy. Budujemy, zobaczymy, czy mamy my jakieś... Nie mamy żadnych bezpośrednich zamków. To możemy wyłączyć, bo na razie tak nie będę robił. Nikt nam tutaj nie przeszkadza w tym momencie, widzę. Skąd oni stąd wzięli? Ja tutaj jego nie widzę. Nie rozumiem tego skąd, ale... Okej, dobra. Sułtanat Andaluzji chce mi odebrać ten? Ten też, a no tutaj akurat ma, no to rzeczywiście. Ale no poproszę go grzeczniutko, żeby się rozmyślił jednak. Okej. O, ten jest dobry, tylko że już ma 25 lat i nie ma żadnego dziecka. Czemuż to nie macie dziecka? Nie wiem czemu nie ma. Tutaj się jakieś bitwy znowu pomiędzy moimi wasalami dzieją. Dobra. Hiszpania, to nie Hiszpania, Hiszpania to ja jestem. Niemcy tutaj widzę, że coś im nie idzie. Tartaria, Tartaria jak wygląda? Tartaria jest w podziale, jakby to można powiedzieć. Jest w podziale, ale niszczy cały czas ortodoksów. Widzę, że w ogóle to taka jest, to jest po prostu... No tu jest Tartaria, chyba cesarstwo, ale dziwne są te takie dwa koniki. No, te też mam specyficzne, bo ja mam taką, no nie, no to akurat nie jest, ale to nawet nie oznacza cesarstwa według mnie, taka gwiazda.
ci mają podobną gwiazdę, tylko że mniejszą. Chociaż nawet, no nie, no, troszeczkę mają mniejszą. No i co z tego? Co z tego, skoro ten ma z cesarzem i ma taką piękny obrazek? Ten też jest cesarzem, ma piękny obrazek, i ten jest cesarzem, ma też ładny obrazek. A ja mam nic. O, będę płakał. No, płakać nie będę. Ten też jest królem i to wygląda, jakby było wielkości mojej. Świetny, no. Pomyśleli. Mogliby zrobić lepsze gwiazdy. No, ale to tak. BTW, nie mówiąc. To tak bardziej pomiędzy tematem. Bo musiałem to powiedzieć, no po prostu musiałem. Musiałem. Declare another era of great conquests, such as was the case under the first caliphs. The all men should prepare to join the rank of the... Okej, czyli będą organizowane dżihady. Jeżeli nie wiecie, co są dżihady, zapraszam do zapoznania się z tym. W skrócie mówiąc, są to islamskie krucjaty. O! Tak to mogę powiedzieć. Dlatego zapraszam. To jest dość ciekawy temat, jeżeli chodzi o historię. Dlatego zapraszam was do zapoznania się z tym. No, to tyle. W tym temacie. Dobra. Jak tam wygląda sytuacja? No, jak tam ploty? Ktoś na mnie? Nikt na mnie? No, szkoda. Szkoda, szkoda. Tu ciągle siedzą moi. Jacyś w ogóle biały mój brat. Lol. Elol. O, 900 ten. Czemu go nie zabić? On jest jeszcze w moim więzieniu. Czemu by tak go nie zabić? Kto by przejął wtedy po nim? Boże, kolejny mój rodzina. Moja rodzina kolejna. Ja dziękuję. Moja córka z tym jakimś. Ja, proszę bardzo. Okej. Okay. Approve the plan. 900. Czy jest prawdopodobieństwo, że wykryją? No 900. Ci się zgodzili, a ten zginie. Zginie? No świetnie. Dobra, no to zmieniamy zdanie na razie. Ale tylko na razie. No znowu możemy go zabić. Tada! Już nikt nie wie o tamtym plocie. A ten jest nowy, więc to jest dobre. Dobra. Spróbujemy. Jeszcze raz. Może wreszcie ja przejąłbym tę ziemię? No czemu nie? Fajnie by było. Sentence committed. Okej. Okay. Któż tu jest następnym? Jakiś tutaj Beja, wszyscy, cała moja rodzina się zjedzie nagle i będzie przejmowała tę ziemię. Okej, dobra. Spoko. Ale w ogóle czemu oni są biali? Kiedy ja mam białą rodzinę? Białą rodzinę mam. O, sekleimantów mam. Sobie poczekamy, zanim po wszystkich pozabijam. Okej, niech zyska Zeus. No Zolus, no Zolus. Cóż, ten może jeszcze by sobie wziął jedną dziewkę. Czemuż nie? 36 lat to za dużo. On sam nie ma 30. A ta? Okej. Okay. Moja? Okej. Będzie miał dwie dziewczyny. Poligamia? Cóż. Piękna rzecz. Nie no, żartuję. Szczerze niech. Nie chciałbym. To jest po prostu masakra. Czekajcie. Co? A! No tak, bo on jest moim następcą. To spoko. Ile on ma lat? Świetnie, już ma... O Boże, jak ja tego nie cierpię. Ledwo... Czemu ja nie mogę uczyć? No to moi synalkowie tutaj są. Tego młodszego damy nie wiem komu. Ten wygląda nawet... O, to jest akurat moja rodzina. Świetnie. Tego, którego chciałem zabić. Albo raczej... Zabiłem część jego... poprzednika. Nie, część jego. Ja sobie wezmę. Ile on ma lat? 7. Kurde, no ale to już ma. O Boże. To jest tak... I w ogóle co? Co to daje? Stewardship. On wygląda w ogóle jak idiota. 7 lat i ma 0 tego, 0... O ja...
To jest następny. Mój syn, muszę go zabić. A tutaj będą jego bracia. Kurde, nie mogę. Musiałbym wszystkich braci pozabijać, no to zajmijmy się najpierw braćmi. No cóż, któż to taki ten? Emir Atfus, który to jest Fadlit. Gdzie jest Fadlit? To jest to? Gdzie jest Fadlit? Czy tylko ja jestem taki ślepy? A nie, tu jest Fadlit, okej. Ten, ale ten, no co kurde, odbiorę i komu dam sobie? No właśnie. No właśnie. Nie dam nikomu, więc dobra. Najpierw pozabijajmy te dzieci. Of course! Zapraszamy wszystkich na bankiet. A ja w tym momencie was zapraszam do subskrybowania swojego kanału. Tak. Subskrybowania swojego kanału oraz do komentowania tego filmu, bo niestety już muszę kończyć. Tak, dzisiaj krótszy film. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.